Ufniarze. Witam serdecznie po raz kolejny kapitana portu Czebiesz, Urząd Morski w Szczecinie, pan Radosław Pawlik. Tak, wiem, wszystko wiem. Tylko zgubiłam panią sołtys na mojej kartce. Panią sołtys Trzebieży, panią Marzenę Siemianowską. Małgorzatę Siemianowską, przepraszam. Burmistrza Nowego Warpna Jarosława Burbę. Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego. Prezesa Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Marcina Rauba. I marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierta Goblewicza. Chciałam państwu powiedzieć, że dzięki właśnie wsparciu marszałka, jak i Pomorza Zachodniego, otrzymaliśmy na tyle finansowanie, żeby ta nasza impreza mogła dojść do skutku. Jest głównym sponsorem naszych regat, głównym sponsorem naszych regat Pomorze Zachodnie. Kolejnym sponsorem jest firma Vivo. Mieliśmy mieć tutaj przedstawiciela firmy, pana Michała Grosia, ale nie dojechał. Jest? Szkoda, że pana tutaj nie ma. Zapraszamy jednak pana tutaj. Proszę do nas wejść. Jest nam, będzie nam bardzo przyjemnie pana poznać i zobaczyć, dzięki któremu człowiekowi pozyskaliśmy finansowanie, znaczne finansowanie również. Oczywiście nie ukrywam, że przecież wy doskonale wiecie, że współorganizatorami i współorganizatorami są gminy i miejskie ośrodki kultury. No i mam jednego tutaj przedstawiciela gmin, finansują nasz pobyt w każdej z marin. A więc dzięki Pomorzu Zachodniemu na Zachodniopomorskim Ośrodku Żeglarskim jesteśmy tutaj teraz i proszę o zabranie głosu pana prezesa Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Marcina Rowa. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, witam wszystkich samorządowców, witam żeglarzy, witam gości. Witam media i w tym miejscu proszę pana marszałka na dwa słowa. Proszę. Panie prezesie, nie wiem, czy w dwóch słowach powiem, ale spróbuję. Szanowni państwo, usłyszałem, nie ma szans, no też w to nie wierzę. Szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałbym pogratulować panu prezesowi Marcinowi Raubie, bo to pierwsza taka publiczna gratulować objęcia sterów w Zachodniopomorskim Okręgowym Związku Żeglarskim. I na pana ręce składam gratulacje również swojemu zarządowi. I chcę powiedzieć, że w imieniu braci żeglarskich wszyscy trzymamy kciuki. Chcemy, żeby był to nowy impuls, nowe otwarcie. I głęboko wierzę, że to jest szansa na dalszy rozwój żeglarstwa na Pomorzu Zachodnim, w którym to regionie żeglarstwo ma wielką tradycję, ale też głęboko wierzę, że wielką przyszłość, więc panie prezesie, na pewno będziemy wspierali wszyscy, tu mówię w imieniu braci samorządowców, wszystkie dobre dzieła, które Związek Żeglarski będzie chciał realizować na Pomorzu Zachodnim. Chcę podziękować bardzo serdecznie organizatorom 56. etapowych regat turystycznych, bo no to wielkie wyzwanie w czasie tak niepewnym, bo trzeba pamiętać, że to był długi okres przygotowań. Porwać się na to zadanie. Wiele imprez, wiele regat zostało w tym czasie
odwołanych, a pomimo tego niezłomni organizatorzy podjęli się tego dzieła, dlatego z tak wielką satysfakcją to dzieło wsparłem. Bardzo serdecznie dziękuję Program Samorządowcom za to, że jak zawsze gościnni, jak zawsze z otwartym sercem, jak zawsze wspierają, bo to w ogóle to dzieło, to nie jest teraz, to jest dzieło wspólne, nie byłoby tego, gdyby nie zaangażowanie wszystkich samorządowców na ten problem. Ja przede wszystkim dziękuję Wam, bo tego by nie było, gdybyście nie przypłynęli, gdybyście nie zgłosili swojego uczestnictwa w tym czy gdybyśmy się nie podjęli tej walki. Ja tak dzisiaj, przychodząc na to otwarcie, wspominałem 50. rocznicę. 50. Wydawało mi się to, jakby było wczoraj, ale ten czas strasznie szybko leci. I pamiętam, że wtedy mieliśmy takie marzenie, że dobra, mieliśmy tyle małych, no patrzę też wciąż pomoc na psa, że więc innymi dzięki straszną siłą napływową od samego początku do tego, żeby ta trzeba się zmieniła. Dzisiaj możemy gościć w tak przepięknym obiekcie, więc niech się dalej rozwija. Cóż, stopy wody pod kijem. Tak sobie obiecałem, że na koniec zażartuję, że jak nie wiecie jak płynąć, to wiecie za którym jak tam płynąć, nie? No to tak, za Sidowiem zawsze bezpiecznie. Więc życzę szlachetnej rywalizacji. Nie wyprzedzajcie za szybko, nie róbcie nerwowych ruchów. Ale tak naprawdę życzę wszystkim, jak co roku, wspaniałej zabawy, wspaniałego relaksu, ale też takiej szlachetnej rywalizacji. Wszystkiego dobrego, wielu wspaniałych wrażeń. Dziękuję bardzo. Trochę jestem za niska. Ale to nie szkodzi. Nic się nie stało, jest w porządku. Ja sobie... No masz rację, jasne. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wspaniałe słowa. Dziękuję również panu prezesowi Kamerze, który wystosował ten list. To też bardzo przyjemne. Wam też bardzo dziękuję, że zgłosiliście się do regat. Jest 60 jachtów, więc to jest stawka potężna. I będę mówiła tutaj ze względu na COVID-19, ile nas jest osób. Bo tylko właśnie musieli powiedzieć, że 149 i to ta mała dziewczynka, co tu wygra. Więc naprawdę jest nas spora stawka. Ze względu na to, że jest nas dużo, to pamiętajcie o tym, że jednak ta epidemia gdzieś tam krąży i musimy się zachować bezpiecznie w toaletach, w miejscach, gdzie będziemy spożywać posiłki, myć rąk i tak dalej. No i oczywiście, jeżeli wychodzicie gdzieś daleko na zewnątrz, poza teren, to proszę pamiętać o maseczkach i o tym dystansie. Chciałam dodać jeszcze do tego, co prezes związku mówił, że będą zabawy dla dzieci organizowane przez animatora kultury. Mam imię Marek, więc dzieci na pewno go polubią, ale to dopiero od Świnoujścia. Musimy się tylko zorganizować, ciągle brakuje nam czasu. Również jest ogłoszony konkurs piosenki żeglarskiej Szantyfon, tak jak co roku będziemy czekać w Świnoujściu na zgłoszenia. I konkurs fotograficzny Fotofan RP, który będzie rozstrzygnięty w październiku w salach Starej Rzeźni pani prezes Laura Hołobacz będzie oprawiać te fotografie i będzie zrobiona z tych fotografii wystawa. Więc naprawdę bardzo Was zachęcam do brania udziału i w konkursie Szantyfan i Fotofan. W takim razie możemy przystąpić do procedury podniesienia batery. Poczet sztandarowy, występ. Mamy pana, który nas tutaj wspiera. Do podniesienia flagi. Mam
bandery. Bandera staw do hymnu. Bardzo proszę pana prezesa o przekazanie informacji o tym wydarzeniu. Proszę. Drogie koleżanki i koledzy, uważam 56. etapowe regaty turystyczne za otwarte. Udanej zabawy Stopy Wody pod Kinem. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim sponsorom, samorządowcom i przyjaciołom żeglarstwa. Do zobaczenia na wodzie. Ja tylko jeszcze przypomnę, dziękuję bardzo wszystkim zaproszonym i przybyłem na naszą uroczystość, że o 14 jest start. Pamiętajcie, że do Telna jest kawałek drogi, z godziny trzeba zapasu mieć. Na tym kończymy relację z otwarcia 56. regat turystycznych w Trzewierzy. W tym roku po raz kolejny udało się zorganizować imprezę właśnie na terenie gminy Police. Dziękuję wszystkim za uwagę.